Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie, ale siara. Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Bogato zapowiada się rok 2019 w wydarzeniach kulturalnych. Wśród propozycji Suwalskiego Ośrodka Kultury pełno znanych i lubianych wydarzeń o doskonałej marce i znaczącej popularności. Wśród nich do najważniejszych zaliczyć należy cały szereg festiwali. Od Muszelek Wigier przez Wigraszka po największe muzyczne wydarzenie Suwałki Blues Festival. Jego szczegóły poznamy w kwietniu. W kwietniu mamy tradycyjnie rozgrzewkę bluesową. Leszek Cichoński tutaj zagra w Suwałkach. Jak zawsze chcemy przypomnieć i chcemy przedstawić program tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival i przy okazji właśnie tego koncertu słuchaczom przedstawimy właśnie to, co udało nam się zakontraktować, jakie gwiazdy, jakie zespoły wystąpią w lipcu tutaj na scenach w Suwałkach. 21 czerwca powitamy lato. Powitanie lata będzie w tym roku na ulicy Świerkowej. Tam będzie ustawiona scena i tam z Młodzieżową Radą Miejską ustaliliśmy, kogo zaprosimy do właśnie przyjazdu do Suwałk, żeby właśnie był to taki zespół, taka gwiazda, która będzie odpowiadała bardziej dla młodzieży, a nie dla starszych. W sierpniu zagra Filharmonia AUKSO, ale również na sierpień 2019 roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez nasze miasto. Przygotowujemy się do tych uroczystości. Chcemy obejść to godnie, tak bardzo podniośle, żeby to było. Przygotowujemy tutaj liczne właśnie wydarzenia i z kalendarzem, już takim konkretnym kalendarzem, w jaki sposób my chcemy obchodzić tę setną rocznicę wyzwolenia Suwałk. Za jakiś czas Państwu też przekażemy to i zapoznamy Państwa. Jedną z atrakcji prawdopodobnie będzie wielki plenerowy koncert zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Kolejne dwa ważne wydarzenia to planowane otwarcie pasa startowego na suwalskim lotnisku i oddanie do użytku hali sportowo-widowiskowej. Planujemy to, ale dokładnie nie jesteśmy w stanie określić miesiąca, w którym takie otwarcie miałoby miejsce. Chcemy zorganizować jedno wydarzenie takie muzyczne, zaprosimy jakiś zespół i będzie tam koncert i drugie wydarzenie będzie sportowe. Coraz bardziej interesująco zaczyna wyglądać lubiane przez mieszkańców miasta i gości spotkanie z sąsiadami przy stole. W tym roku zapowiada się szczególnie smakowicie. Sąsiedzi przy stole to jest właśnie ten festiwal taki kulinarny, który realizujemy od kilku lat. 8 września będzie tutaj chyba też tradycyjne w Parku Konstytucji 3 maja zorganizowany i nie wiem, co tam będzie serwowane, kto tam będzie tutaj niemiecka, tak? Dwudziestolecie współpracy z festiwalem. Tak, mamy 20-lecie rocznicę
nawiązania tutaj współpracy z Waren, no i zaprosiliśmy kucharzy z Waren. To taka kuchnia bardzo pasująca do naszej, golonka i tak dalej, kiełbasa. No zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Będziemy chcieli rozszerzać to, bo tu skupiliśmy swoją uwagę w tych poprzednich edycjach tylko na naszych najbliższych sąsiadach. Marzy mi się, żeby to była kuchnia niemiecka, francuska, włoska. Nawiązaliśmy też kontakty z takim kucharzem z Włoch, który bardzo chętnie by przyjechał i tutaj byśmy może pizzę upiekli czy coś. Zobaczymy, ale będziemy chcieli poświęcać w każdym roku dla innej kuchni ten festiwal kulinarny i zaprosić właśnie mieszkańców i gości do poczęstunku później tymi wyrobami, które tutaj powstaną. Nie sposób wyliczyć wszystkich propozycji, ale jak wyliczył ratusz, w miejskim kalendarzu na 2019 rok znalazło się około 200 różnych pozycji. Ten kalendarz imprez i wydarzeń jest naprawdę imponujący. Zmieścił się on na 37 stronach. Tak, impreza po imprezie rozpisana. Naprawdę jest w czym wybierać i z pewnością każdy z nas znajdzie coś dla siebie.